Hej, witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas w odcinku drugim naszego starcia multiplayerowego. Dzisiejszy odcinek był mega nieszczęśliwy dla nas, ale to zobaczycie dlaczego. Takiego pecha, jakiego miał dzisiaj królik, to naprawdę trudno drugiego znaleźć. 25 lat miał, 25 lat, no ale to zobaczycie. Zaczynamy oczywiście od małej, szybkiej, prostej wojenki z Anglią znowu, która jest zaraz po wojnie róż, więc powinna być dość łatwym celem dla nas. Powinna. No tu się okaże, że jakiś ząg... A właśnie, bo im się skończyła wojna domowa? Tak, mają Henry'ego Tudora na tronie. Dobra, ale dwie technologie przewagi to robią swoje. Kent ma być mój. Za ziemię, wyjebiście. Ja muszę mieć tak, Kent. Tylko wojnę wypowiedziałem i już mi generał umarł. What the fuck? Tylko jeżeli to tego Sussex, jak mi przejmie Burgundia, to będę miał... Hampshire. A bo oni się dropnęli do Anglii, ojej. Tak, tysiącem wojska, czujesz? Czy tam ileś, większością ilością, nie wiem. Wales wziąłem do tej wojny. Bo ja realnie to ja, tak wiesz, dla siebie to tak bardzo mało chcę tych prowincji. Tylko te, co potrzebne są do utworzenia Anglii, tak naprawdę potrzebuję. Najchętniej reszty całych prowincji to ja bym się pozbył. Ej, to ja może wezmę tak, a nie, bo nie okupuję tego. Nie okupuję tego, dobra, nieważne, nie było tematu. Dobra, Burgundio, kończ tą durną wojnę. Czemu on dalej z tą Polską walczy? Nie wiem, nie pytaj mnie. Polska 33%, o co jest ta wojna tak naprawdę? Jeszcze z Litwą. No i się musieli chyba tam pokłócić, bo patrz, no, papal swoje robi totalnie, on toczy wojnę z Polską, nie kapuje. O, Moskwa już ma działa. Co? Po co siódma technologia 60 lat wcześniej? No trochę płacił chłop. Znaczy nie wiem, może potrzebuje do czegoś, wiesz, nie ma punktów na co wydawać, ale jakiego on ma władcę? 1,65, no to może mieć dużo tych punktów, następca też 3,36. Ja swojego władcy mogę się pozbyć dopiero za lat 5. O, skończyli. Wyjebiście. Co? Ale koks zabrali. No to nic, będzie trzeba atakować. Tylko ja tu wojska nie mam. Szybko. Daj mi przejście, głupia Norptundrio. Ask for military access. Już. Czekaj, to ja mogę zabrać te prawa. No nie, nie mogę zabrać teraz. Dziękuję. No to mi trochę rozwiąże problemów. O, zdobyłem fortecę, 85%, dobra. Essex dla siebie bym chciał... Jaka koalicja? Gdzie koalicja? O co tu chodzi? Co? Ty masz tam koalicję? No właśnie, się zdziwiłem. No mam 99% warscore, a ten baran się nie chce... A, serio? Przez jeden... Ta mechanika jest taka durna. No dobra, no to szykuj się na tą wojnę, bo ja zaraz będę claima robił w takim razie. Na koksa zrobię. Lol. Czekaj, dla siebie mam chyba wszystkie, które potrzebuję. Tutaj tym oddaję i zostanie niedużo więcej tej Anglii, wyjebiście. Wiesz co jest najlepsze? Za 5 lat mogę atakować tego Ulster i zresetować trusę z Anglią. Ha. No chyba, że Anglia w międzyczasie zostanie zaatakowana przez kogoś innego, a Ulster zerwie sojusz w międzyczasie. No, tak wyszło. No podziałałem, no ale wiesz, to teraz będzie tak, że jak Anglia zniknie, Anglia jest jeszcze na dwie wojny, niestety. Anglia zniknie, to ja po prostu ją... zmienię się w Anglię, nie? Na ten moment kultura angielska stanowi 37% moich, w ogóle moich kultur, więc to nie jest żaden problem. Dlatego też jeszcze nie integruję mojego wasala. Ja wiem, papież mnie bejtuje na jakieś insulty, wysłałem. Mnie też cały czas. Cieszy. Dobra, atakujemy, tak? Tak, ja mam gotowy, jestem. Ta wojna to był jeden wielki facepalm, zwłaszcza z zakończeniem. Nigdy więcej nie zgadzam się na multiki, które będę nagrywał o godzinie jakiejś 23, coś koło tego. Chociaż to było tu jak najbardziej zrozumiałe, bo Radio Res mógł nagrywać dopiero od godziny 19:20. W Holandii mają całą armię. No widzę, Holandia już mnie całego tego. Mogę jeszcze Walię wezwać do wojny. A co w sumie to, co mnie to? Lubi mnie Walia, więc nie dołącza.
8 tysięcy mam tam zostawione. A kurka, zapomniałem ziemi zabrać. Ja pierniczę, no. Gdzie ty masz armię? Stoję 20, bo nie wiem, gdzie oni pójdą. Okay. Do ciebie czy tam to, co ja oblegam na południu. Okay. Na razie. Dobra, widzę. Tylko żeby się do ciebie nie desantowali, bo wtedy będzie problem. Czy ja wiem, to dobrze, jak się do mnie będą desantowali. Wtedy możemy ich szybko zająć. Ja odpalę, wiesz, wszędzie defensywne. I lecimy, w sumie zapomniałem tu włączyć defensywne dykty. Wow, czy oni mają 40 tysięcy? Tak, ale to dobrze, jak mają jedną 40 tysięcy, bo to byśmy się mogli wbić na dwie armie. Że ty... Czekaj, teraz szerokość pola bitwy już wynosi 24, czy akurat masz 24. I oni mają też, i oni mają technologię szóstkę do naszych szóstek. No to tak trzeba. Trzeba jedną do przodu przyjąć w razie czego. O! Forward to the glory! Fajnie, darmowe morale 10%. Żeby ten progres nie był stracony, nie? Wbijają się w ciebie. We mnie? O jest. To są równiny. Dobra, to się cofnę, wiesz? Nie wbijaj. Nie? A już poszedłeś. Tu najemnicy byli, dobra. Znaczy, może byśmy to wygrali, bo teraz mi ten, tą muskę zdejmą. W sumie... A, bo ty tutaj poszedłeś, kurka, myślałem, że dostaniesz prowincję obok. Daj te twoje wojska bliżej i się w Paryż wbijajmy, żeby go nie zdobyli. Jak zdobędą, to będzie niewesoło. No, tego... Ale nie siódemką! Nie siódemką! Kurde, nie! Nie no, ale dobra, dochodzi druga armia. Ale już straciłeś bardzo dużo morali na starcie. A, bo on chce mi dać tego, ekskomunikę, niech się spada na drzewo. Dobra, poprawiamy relacje. Myślałem, że mu wyśle insulta, żeby mi ekskomunikę dał. A mi się nie chce płacić na tego darmo zjada na tym papieskim tronie. A propos płacenia i wspierania, pamiętajcie, że jeżeli materiały, które robię, wam się podobają, możecie mnie wesprzeć w tym, co robię i zostać wspierającym tego kanału. Co da wam dostęp na przykład do pełnej zawartości nagrań z tego multiplayera, jak i szereg innych bonusów. No to... Nie, wbiję się w tą siódemkę czy nie? Bije. Dosłuchaj tylko wojska po kolei. Musisz zawsze wbijać się tak, że najpierw wysyłasz tą armię, co ma pełne pokrycie, czyli 24 tysiące, i dopiero do niej dosyłasz mniejsze staki. Takie po 5-10 tysięcy i wtedy tą bitwę byśmy spokojnie wygrali. Ja ci mogę kiedyś pokazać to na jakimś filmiku czy coś. I jak to dokładnie działa. Czekaj, mamy jakiegoś generała z Siege'em. No i fajnie, poszli na te swoje forty, na których możemy im zrobić te mocy wpiernicz. Dobra, no 4-5 moralki. Nie, nice, nawet nie wysłali posiłków. Widzisz? No bo bot właśnie jak nawet dosyłasz, to on po prostu nie dośle wojska, bo widzi, że przegrywa w moralach. I bot nie pójdzie, nie dołączy do tego, do takiej bitwy. Dobra, ja idę ci tutaj oblegać ich stolicę. 78, dobra, równy rok mam jeszcze do wojny z Anglią. O, czemu mi tu wojsko stanęło? Kurwa. Halo, ragi. Jak się lagi są jakieś, kurde, też nie mogę ani cofnąć, ani dojść. Dobra, może dojdziemy. Nie wiem, czy gra stoi, leci powoli. Aha. Dobra, zostałem stack wipe'a, ja pierdolę, drugiego stack wipe'a. Nie, wycofało ci się, mnie się wycofało. O, co tu się dzieje w ogóle? Nie wiem, chyba przez chwilę śmierć kliniczna była, przeżyli. No dobra, ale dostałem stack wipe'a na jakieś chyba 8 tysiącach, no ale trudno, 8 tysięcy na powera poszło się pierniczyć. No bo kliknąłem, żeby szli na fort, a stanęli mi prowincji obok. To jest tak wkurzające, to jest jakiś bug ostatnich czasów. O, Austria! Serio? Zobacz, jak tam. Ale przyblokował, ale go przyblokował. Żeby oddzielić, ale to dobrze niedźwiedź zrobił, żeby oddzielić po prostu tego, Bizancjum i tak dalej. No tak. Zapuścił tą niby nóżkę. Ale ile on tą wojnę toczył? Z 20 lat? No dobra, no teraz już chyba wojna pójdzie całkiem okej. Okay. Ale tak też uważaj, bo już by mi się tutaj, bo może się we mnie wbić bot. A stoi ta armia obok Paryża, proszę czego. O nie, English gdzieś tam mam. Parę co pisze, zlewi go od razu. Nie żeby coś, ale... No, jest, dobra, padło. Nice. Czekaj, to ja tobie przekazuję, bo i tak ty będziesz wychodził pierwszy z tej wojny. Ja może chili, co jest obok tego niedźwiedzia, weźmiemy na wasala. Tylko po to, żeby go wkurzać. Tak.
No w sumie mogę sobie na jeszcze jedną relację pozwolić, bo kończę anektować jednego. Nie, tak się śmieję, no to sobie to jest takie, wiesz... Znaczy nie, no to by było głupie, bo to jest za łatwy wargol dla niego. To też, wiesz, tak się nauczyłem, bo już mnie tak kiedyś porobił gracz jeden, że wziąłem, wiesz, coś, co myślałem, a, będzie baza wypadowa na niego. Kurka, tylko trus nam zszedł i dostałem od razu wojnę od niego. I w żaden sposób nie mogłem się do Wargola dostać, nie? Więc takie coś, jakbym zrobił, to śmieszne, ale bardzo złe. Dla mnie. Dobra, przekazuję ci ich stolicę. Bo ja nie wiem, ile ci agresywnej ekspansji nabiję tym, bo mi nie pokazuje. No ja mam 0, tak 36 naprawdę? Agresywnej ekspansji ci nabiję. Dobra, pokazuj mi jednak. No i oczywiście, koniec naszej wojny z Burgundią. A co robi Burgundia? Władca im umiera i jest kryzys. What? Jak Burgundian Succession. Our time is now i nie wiem, co się stanie. Ale dać to posłuchać. A co tam jest? Co tu się dzieje? No nic nie robiliśmy z tą Burgundią przede wszystkim, ona sama. Tak, tak. Co ona chce? Czemu pewnie przez tę relację, koledzy? My jesteśmy wiernymi katolikami, nawet ci hajsy wysłałem. No właśnie widziałem, ale po co takie dobre relacje? Nie musimy się tak bardzo lubić. No ale przyjacielsko z sercem na dłoni. Czyli z tego co widzę, to chyba się nic nie ten, bo ja to widzę, że to będzie głosowanie teraz w cesarstwie, żeby Holandia, Brabant i te wszystkie były w cesarstwie po prostu, czyli tak jak było. I pewnie wy dostaniecie event, żeby... no żeby ten, żeby te postawy, te terytoria do ciebie poszły, nie? Coś jak miał być. No, ja dostałem. Klikniesz... Co ty dostajesz za event? Dostałem event i mam dwie opcje, a pierwsza jest Our Time Is Now i tu mam wyświetlone, co się stanie. A w drugiej, że to nie jest warte zachodu i tracę 20 legitimacy i 5 prestiżu. Nie jest warte, no byś się skupił, nie wiem, na klonie. Dokładnie, to nie jest warte zachodu. Znaczy, nie jestem pewny, co się stanie, jeżeli klikniesz to pierwsze, bo... Pamiętaj imperialista, na stronie mba.com możesz nabywać grę z kodem Lukas, możesz to zrobić, mając 3% obniżkę, linki w opisie. Jeżeli ty weźmiesz Holandię i tak dalej, to w tym momencie my będziemy w wojnie. Najprawdopodobniej. W sensie, weźmie nas do wojny. No to będzie wojna, trudno, my jesteśmy gotowi, a wy? My się możemy. Miało nie, ale miało nie być przed 1500 rokiem. No, możesz odpuścić Burgundię. No. Ja nic nie mogę zrobić, bo ja nie dostałem eventu. To tutaj po prostu w Holyrman Empire jest głosowanie wewnętrzne. I widzę, że... Nie wiem, czy to jakby... tak działa. Na czym się zastanawiacie? Nad eventem burgundzkim. No, to tyle, no nie wiemy, jak to w sumie działa. No bo właśnie nie wiem, ty rozumiesz, jak ja może wybiorę tą pierwszą opcję, zobaczymy, co się stało. Bo pierwsza opcja, nie, czekaj, właśnie nie, czekaj. Bo możliwe, że lepiej będzie, jak zakończymy teraz tą wojnę na przykład. Zanim ty to klikniesz. A, też może, to czekaj, to spisujmy. Więc kończmy tą wojnę, żeby cokolwiek dostać, jeżeli to wszystko pójdzie do niedźwiedzia, nie? Nie, do mnie nic nie pójdzie, bo tutaj widzę, że jedyne co mi wyskoczyło, to że jest głosowanie, żeby tylko te low countries, żeby oni do cesarstwa dołączyli. Dobra, to tak dalej, bądź ogarnięcie tego momentu. No dobra, to odbierz pierwszą tą opcję i zobaczymy, co się wydarzy. Mieliśmy się od razu wojnę z Burgundią. A nie, dobra, bo mieliśmy wojnę i to mi... I co teraz masz? Humiliata w pierwszej wojnie wziąć i HSE, a teraz prowincję. Teraz mamy odnowienie Unii z Burgundią. Tak. Tak? No to dobrze, nie, bo ja nie ogarniam tego, więc nie wiedziałem, co się Ja mam, żeby Brabant, Holandia i ten były w tym. Więc jeżeli to głosowanie przejdzie, to wam wyskoczy event chyba, czy się na to zgadzacie. W tym stylu. I jeżeli będzie... Możemy się podzielić tą Burgundią. Ja spapetuję Burgundię, tak? A ty dostaniesz Niderlandy? Nie, to nie będzie moje, to będzie w Holyman Empire. Co w sumie? A Holy Roman Empire nie jest twoje? No, znaczy, jest nasze. No, jest nasze, oczywiście. No, jest nasze, piękne, austriacko-papal state, ale no still. To tutaj... no, ja nie mam wpływu na to, na te kraje. To nie jest tak, że to moi wasale. Nie będę mógł nigdzie wołać. A to ciekawe, co by się stało, jakbyśmy to wzięli podczas wojny. W ogóle jak wam się podoba moja granica ze zwykłym. Bardzo taka kolorowa. Ja myślałem w pewnym czasie, czy się ten nie wyłożyła gra, bo tak długo tą wojnę miałeś. Bo tam się cyrki działy, bo w ogóle jakiś bóg był, ja miałem sojusz z Polską i wojnę z Polską i moi wasale nie byli w tej wojnie, ja walczyłem sam i tak biegałem biedny tymi moimi armiami, bez pieniędzy, bez niczego. Boże. A Czesi sobie drillowali armię, a Węgrzy odbijali forty od budowników. A mnie już Rzym zajmowali i musiałem wyjść z wojny. Dobra, to wracamy do siebie. Okej.
No to muszę kiedyś to na konsoli sprawdzić, co się dzieje z tym eventem w takim razie. No bo bałem się, że jak zakończymy tą wojnę, nie zakończymy tej wojny, to że wszystkie ziemie pójdą do niego na przykład, nie? A tak to zawsze coś mieliśmy. Nie, to wtedy bym stracił to kasus z Belli, no bo byliśmy w stanie wojny. Jak tylko spisowałeś, no to mi od razu ta pierwsza opcja podświetliła, że dostanę kasus z Belli. Znaczy od razu mnie do wojny jeszcze raz wrzuci. No to wyjebiście, czyli dobrze zrobiliśmy w sumie. Dobra, a ja tam lecę na wojnę z Anglią w takim razie. Dobra, Kastylia mam mnie na rywalu i Burgundia, to mi pasuje. Chcesz do wojny z Anglią? Po pieniądze tylko? No, czekaj, no bo to z Burgundią nie będzie taka łatwa. Ale to w ogóle nie będziesz musiał nic zrobić. Tutaj kory nie znikały już. Powiedz mi, zdążę tą siódemkę rozwalić w moim forcie, zanim Burgundia przyjdzie, czy nie? Nie wiem, gdzie jest Burgundia, nie widzę ich armii, wiesz? Obok swojej tej stolicy, tam gdzie... Aha, to raczej zdąży dosłać. A, szkoda. Kurde, ta ostrze tak zblobowała. A jakie te pierwsze idee wzięli? Dyplomatyczny i ekonomiczny poszedł. A papież jak można brać defensywne? No nabijam powoli Warscora. Czekaj, bo tak myślę, bo może bym ci wysłał tych najemników jako condottieri. To zawsze ci coś będą oblegali, pomogą ci w obleganiu. Nie wygrasz już tej wojny? Czy jeszcze musisz stolicę zdobyć? Stolicę muszę zdobyć, bo odbili. Miałem, ale odbili. Aha. Aragon zaatakował Neapol po odnowieniu Unii. Więc jak mu jeszcze Neapol podwinie... Wyjebiście! Serio? Tak. Boże, i ty byś jakbyś to zdobył. I ogólnie Neapol został zdobyty przez Królestwo Aragonii, przez co troszeczkę zablokowaliśmy Ropusa, co w teorii nie było dozwolone w naszych zasadach, no ale... Skoro oni łamali zasady, albo je naginali, no to czemu samemu nie nagiąć troszeczkę tutaj zasad? Tym bardziej, że my mieliśmy przecież sojusz z Aragonem na dużo wcześniej niż on odbił unię personalną z Neapolem. A kto bronił Repusowi podbić go wcześniej? Ty teraz masz a 16% tylko? Lol. To zobaczy tych innych mniejszych krajów nie możesz z tej unii. Nie mogę, patrzyłem. Pierwszą reformę przeprowadził niedźwiedź, jej! Nie drugą przeprowadził. O, straszne. No i kolejna idea to ekonomiczna. Powinno nam to dać fajnie odbywanie prowincji i potem quality do tego. No jest Protestant Reformation. To ja jeszcze nie biorę w takim razie. No już mam blisko, żeby skończyć tą wojnę. Teraz dwa forty padają, no i jak tu nie będzie warscore, już sama Burgundia została. Dobra, jest na razie centrów. Obok Repusa! I to jeszcze jego wasal! Co? Ja to źle, bo on może bardzo szybko to zabić. Wystarczy, że go zintegruje. Znaczy zrobi Enforce Religion na nim. Jak tylko on zmieni wiarę czy coś, jego wasal, zrobi Enforce Religion i zabije tą reformację. Więc to nie jest takie złe, to bardzo mu się fuksnęło, wiesz? Jeżeli by to zrobił właśnie... Ale musi mu się wasal zmienić religię, nie? No ale ma stolicę wasal plus do tego, zobacz, to jest tutaj, na pewno mu się zmieni. Chyba, że go zintegruje, to wtedy ma kaplicę. A nie chcę nic mówić, ale on integruje Urbino. Jeżeli zintegruje Urbino, to w żaden sposób nie nawróci Centrum Reformacji, bo na Centrum Reformacji ma minus 100% do nawracania. No ja w sumie bym potrzebował, że jak tylko skończysz tą wojnę, żebyś z Anglii zaatakował. Bo wtedy mój plan zostanie wykonany. Czyli to znaczy, że ja teraz zjem setkę i zostanie jej setka. Stałeś. Wygrałeś? Wygrałem. Poprawię relację. Od razu. Boże. Ile masz relacji z... 11/8 mam teraz. Ale nie. Mi chodzi o to, jak bardzo cię lubi Burgundia, bo jak będzie na minusowych... Na minusowych to cię... 50. No to poprawię z nią relację od razu. Może niby młodego władcę. Czekaj, Noble Rebels to nie. Ej, wszystkie papety ty dostałeś. Tak, no mówię, mam 11/8 relacji. Oj, tam. jakie ty masz Liberty Desire na tych papetach? Tylko Burgundia się buntuje, 65. No dobra, ale masz z nią trusa, więc dopóki ci nie zejdzie trus, czyli do... 99, nic ci nie grozi, bo nikt nie może jej wesprzeć w wojnie o niepodległość, że tak powiem.
Ale to co? Jeszcze raz, bo gadaliście we dwóch, nic nie zrozumiałem. Jak brałem sojusz z Aragonem, to jeszcze nie było Neapolu, a poza tym Aragon broni Neapol przed Bizancją. No. Ale czuję się blokowany. No to się czuj, no. Wpijaj się w Austrię, w Bizancją, no, droga wolna. Tak, tak, dokładnie tak. Okej, zapamiętam, na razie. No, mogłeś oddać Avignon. On mi się bił w Prowansję, co? No tak, przez sojusz z Ferrarą i Soluzą. A tak to można byłoby brać, tak, że ja mówię, że ten masz sojusz. To ja mówię, że on ma sojusz z Austrią, niech go zerwie, bo nas blokuje w rozwoju. Ale to Restoration, jeszcze w życiu nie widziałem, żeby Aragorn zrobił to Restoration Union Castle Valley. A, czy zmieniamy się w protestantę, czy nie? No jak możesz, to się zmieniaj. A ty? No ja muszę skończyć wojnę z Anglią. Dobra, to ja się zmieniam. No ale widzę, że już są trzy centra. Czyli ja centrum nie będę miał. W ogóle ty masz centrum? No ale są takie, że ci nawrócą na bank. Jeden ma mój papet. Dobra, ale ja jestem małym krajem, więc w sumie mogę się zmienić. Jak się zmienisz, to te centra będą najpierw fokusować zmienionego. Nie! No ja już znowu masz tego. Zajebiście po Unii. Król mi zmarł. Ja pierdolę! Ile miałeś na poprawionym tym? No nie, dlaczego? To się dzieje? Przecież ten król miał 25 lat! Co za pech, ja pierniczę! I wszystkie papety spadły, wszystkie. Ajajajajaj. No wszystko się uwolniło i weszło do chre teraz. No Niderlandy przepadły, ale tą Burgundię mogę męczyć znowu. No dobra, no po prostu będziemy musieli podbić normalnie Niderlandy. No bo co ja będę oszczędzał? Przy hajsu mówię, trochę mam jeszcze. No dobra, no wziąłem pożyczki, no po prostu potem to pospłacam kiedyś tam. No, jak będę tą Irlandię, to już nie będę miał takich problemów z pieniędzmi, nie? Więc na tym mi właśnie dlatego tak bardzo zależy też. 99% Warscora, wyjebiście. Spadaj na drzewo, Anglio. No i zobacz, Anglia jest na jedną wojnę w tym momencie. No kwestia cały czas wejdzie, nie wiem, próbować? No tak, bo skończyły się te bunty. No czekaj, to ja tu zaraz ogarnę wojsko. Ty masz, jesteś na minusie z tymi? Z pieniędzmi? Nie, mam, zarabiam sobie powolutku. Nie mam długów. No czekaj, to ja tu zaraz przygotuję 20 tysięcy i ci dam na tego kondytieri. Znaczy wiesz, jak Castilla nie ma armii, no to jest po problemie, ale jak mi tu przyjdą... Nie no, raczej to zabierzesz tutaj Gites. W razie czego to co, Aragonia nie odpowie. Aragonia cały czas nie ma... Jeszcze kurde się o nie, czekaj, bo mamy jakąś laskę na tronie. Nie, Marty Dox. Ej, ja mogę całą Anglię zjeść? Tak, jak możesz to jedz całą. No bo ja mam na odbijanie korów, to one są tańsze. No to wyjebiście, no to zjadasz całą Anglię. Ja wtedy robię Anglię i wiesz, i odbijam wszystko. O nie! A nie, dobrze, to twój Fox podbija, bo myślałem, że Aragonia, bo mam taki sam herb, ja pierniczę. Prawie na zawał zeszedłem. Dobra, biorę całą Anglię. Dobra. Czyli sprzedać tę prowincję? Albo wojnę stoczmy. Byśmy zerwali ten, to bym mógł wtedy to wszystko wziąć za prawie zerowego agresywną. No jak wolisz, bo ile masz? Prestiż już. Możesz sprzedać w ogóle mi tę prowincję? Jak masz minusowy prestiż teraz? Nie, mam do plus 23 prestiżu. Panie. No jak ty to zrobiłeś, jak ten? Anglia powstała. Kurde, no patrz! Tak ją biłeś! Tak ją biłeś! O nie, to nawracanie mi przerwało. I will never give up. Przez losses score on... Nie, nigdy tego nie opuszczę. Spadaj na drzewo. O Jezus, end of peace and war. Boże, jakie eventy już na start dostałem. Wojnę róż mam! Co? Jak mam wojnę róż? No koleś to popier... Ale nie, ona chyba znika w erze reformacji? Naprawdę, mam wojnę róż!
Ej, dobra, no to mnie zaskoczyło. No nie ukrywam, troszeczkę mnie zaskoczyło to, że event Wojny Róż zachodzi właśnie drugi raz. W momencie, kiedy odtworzycie Anglię. A wychodzi na to, że tak to obecnie działa. Przypomnę, że w poprzednim odcinku wygrał Lancaster Wojnę Róż. Był Tudor na tronie, wszystko się wydarzyło, przeprowadziłem misję z Wojną Róż, gdzie było jej zakończenie, ale event odpalił się od nowa. Znaczy, zaczął się odpalać od nowa. Rany, twoje bunty mi po kraju chodzą. I dobrze, i walczą o wolną Anglię. No zawsze możesz im dać zdobyć to, im przekażą przecież, jak wygrają. A właśnie, czekaj, bo już to porobiłem te questy, czy ja potrzebuję tych prowincji? Mi się Wojna Róż ładuje. Czekaj, ja co ja muszę zrobić, bo to... Has less legitimacy... Wiesz, co jest najlepsze? Że ja mam w ogóle już event War of the Roses po prostu przeszedł sobie, no. Tolerancja, prawdziwy... O, szybciej nawracajmy ludzi, szybciej nawracajmy. Nie chcę żadnych sojuszy. Zerwij mi to! Nie chcę Wojny Róż! Naprawdę, Boże, idźcie sobie w cholerę. Możesz mieć Wojnę Róż i Wojnę Religijną. No nie, jak jedno mi się odpali, to drugiego nie mam. Jeśli jakby mi się Wojna Religijna odpaliła, to by zablokowała Wojnę Róż, to byłoby fajne. Ale nie zmienia to faktu, że jest to trochę zrąbane, że zawsze masz tą Wojnę Róż. No to jest mega słabe, nie podoba mi się to w ogóle. Przynajmniej mam nobility jako Anglię. Haha. Tyle dobrego. Ogólnie zaczynam się bać tego Bizancjum i co on robi na tym Bizancjum. No zlewik jest dobry, no. Bardzo dobry, już ma prawie 400 WS-ów. November, 3 miesiące do wojny. Jak tam Aragonia? Jeszcze! A jest taka sprawa a propos tego Avignonu, chcecie go? A co, ty już nie chcesz? No już nie chcę. Czemu go już nie chcesz? No bo w sumie się rozrosłem, Avignon nie jest bogatą prowincją i no nie potrzebuję go teraz. No to już z królikiem gadaj. No właśnie, nie, no ja z chęcią przyjmę Avignon. No to byśmy się dogadali, na przykład 100 dukatów, cel prowinc. 80, bo tyle mam. Dobra. Okej. Okay. To tak. A ja ci chyba muszę wysłać, nie tym. Tak, tak. Tylko jak mam jedną pożyczkę, to mogę, nie? Chyba... kurwa, na rywalu, nie można. No to w poptokach. Jeżeli film wam się spodobał, pamiętajcie, żeby zostawić lajka oraz jeżeli chcecie być informowani o moich odcinkach, zostawcie dzwoneczek. Na wszystko!